Blokada torów przy zakładzie górniczym Janina w małopolskim Libiążu. W poniedziałek rano kilkunastu związkowców zablokowało wyjazd węgla z kopalni. Górnicy obawiają się, że po przejęciu kopalń przez Skarb Państwa mogą stracić pracę. Zarząd Tauronu, prezes Tauronu w Katowicach miał czas do piątku, miał dać odpowiedź, czy podpiszemy porozumienie, które wydziela aktywa węglowe do Skarbu Państwa. Do dzisiaj nie mamy nic podpisanego. Nie mam tam w tej umowie społecznej zawarte m.in. gwarancja zatrudnienia i szereg takich zabezpieczających nas przed przejściem do nowego podmiotu. Do dzisiaj nie mamy żadnej odpowiedzi, dlatego uważamy, że ktoś nas oszukuje i wyszliśmy z protestem. Wśród postulatów znalazła się także wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 10 tysięcy złotych brutto. Od rana związkowcy rozmawiali w tej sprawie z zarządem Taurona w Jaworznie. Nie wiadomo, jak długo potrwa blokada torów. Jest to kłopotliwe, traktujemy to bardzo poważnie, dlatego też na miejscu pojawił się nasz szef, pan prezes Paweł Szczeszek. Rozmawiamy, mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie. Przypomnijmy, że od stycznia kopalnie Taurona mają znaleźć się w strukturach spółki Ministerstwa Aktywów Państwowych. Policja zatrzymała kierowcę samochodu, który w połowie listopada na przejściu dla pieszych w Świętochłowicach potrącił prawidłowo przechodzącą 14-latkę. Na szczęście ta nie odniosła poważnych obrażeń, jednak niebezpiecznie wyglądająca sytuacja, do której doszło przy ulicy Bytomskiej, została zarejestrowana przez wideorejestrator kierowcy innego samochodu. Dzięki temu policja ustaliła, że kierowcą, który po potrąceniu nastolatki odjechał z miejsca zdarzenia, okazała się 36-letnia mieszkanka Świętochłowic. Teraz kobiecie grozi surowa kara. Bardzo szybkie było już kolejnego dnia ustalenie właśnie osoby, która znajdowała się za kierownicą w chwili potrącenia nastolatki. Natomiast co do kary, tutaj górna granica, czyli 30 tysięcy, to ta, którą sąd może nałożyć. Oczywiście zakaz prowadzenia pojazdu to też dopiero na skutek stosownego wyroku sądowego, ale rzeczywiście taką karą zagrożony jest ten czyn. Nie dziwota, że społeczeństwo reaguje wtedy, kiedy jest potrącony ktokolwiek na przejściu dla pieszych. Jeżeli kierowca pojazdu nie zatrzymuje się, to już z góry zakłada, że coś jest nie tak, a mówienie o lekkim potrąceniu, czy też poważnym potrąceniu, tak naprawdę tego nie wiemy. To obowiązek kierującego wtedy, kiedy kogoś potrąci. A statystyki niechlubnie pokazują, że tych potrąceń wciąż jest zbyt wiele. Śląska Drogówka podkreśla, że co prawda mniej niż w poprzednich latach, jednak piesi nadal nie mogą czuć się pewnie przechodząc przez wyznaczone do tego miejsca. Tylko w województwie śląskim od początku roku do października włącznie doszło do ponad 460 wypadków z udziałem pieszych, z czego ponad 420 poniosło obrażenia, a blisko 50 zginęło. Być może wielu z tych śmierci można by uniknąć, gdyby kierowcy udzielali pomocy poszkodowanym pieszym. Taki mechanizm jak lęk załatwia wszystko w sytuacjach zagrożenia, a zagrożeniem jest również niewiedza, co mam zrobić, jak mam zareagować. Pojawia się nowa sytuacja, nowe elementy i my musimy coś z tym zrobić, nie jesteśmy na to przygotowani. Dlatego też na przykład ratownicy medyczni są szkoleni w tym zakresie, żeby sobie radzić psychologicznie właściwie. W sytuacjach, w których są poddani ogromnej presji. I tutaj taka sytuacja ma miejsce. My nie wiemy, co mamy zrobić i najczęstszym elementem, który przychodzi nam do głowy, to jest ucieczka. Jak przyznaje policja, do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi wskutek błędu kierowców, którzy nie dostosowują prędkości, zbliżając się do przejścia. Nie bez znaczenia pozostaje jednak nieuwaga pieszych, którzy na przykład nie są odpowiednio widoczni lub przechodząc przez przejście, patrzą w telefon zamiast na otoczenie. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś powiatowy zespół zakładów opieki zdrowotnej w Czeladzi. Chwalił placówkę za duże zmiany na przestrzeni ostatnich lat, w tym m.in. za wyjście z długów. Odwiedził także szpitalne oddziały, na których przebywają ranni ukraińscy żołnierze. Mówił, że rozmawiał o wsparciu z prezydentem Ukrainy. Powiedziałem jemu, że mamy pełną świadomość, że wy, Ukraińcy, walczycie o nasze bezpieczeństwo, o naszą wolność na waszych liniach frontu i chcemy wam dalej pomagać, bo na tym polega solidarność. Oni, szanowni państwo, giną tam za nas. Codziennie giną żołnierze, mordowani są cywile. Nie ustępują, bo chcą żyć w wolnym kraju. My też chcemy żyć w wolnym kraju. I dlatego naszym obowiązkiem jest pomagać tym, którzy zostali tak okrutnie potraktowani przez
barbarzyńskich, rosyjskich najeźdźców. Morawiecki był także pytany o zmianę barw przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Stwierdził, że struktury Prawa i Sprawiedliwości w regionie są silne i dobrze zmotywowane do dalszych działań. Takie zachowanie kilku radnych z marszałkiem na czele było ogromnym rozczarowaniem i już dziś nawet dziennikarze dość wrogo nastawieni do naszego obozu dostrzegają kompletnie sprzeczne wypowiedzi pana marszałka Chełstowskiego, który tak naprawdę w krótkim czasie sam sobie zaprzecza tym, co mówił jeszcze tydzień czy kilkanaście dni, tygodni temu i tym, co mówi dzisiaj. Ale oczywiście jest to z politycznego punktu widzenia niefortunne. Będziemy pracowali nad tym, żeby zaufanie wyborców, bo to jest przecież najważniejsze, było do nas jak najwyższe. Jednocześnie premier wyraził nadzieję, że na koniec to wszystko się ułoży, ale najpierw trzeba zaplanować działania na najbliższe dni i miesiące na Śląsku. Duże zmiany w komunikacji miejskiej w regionie od soboty 3 grudnia. Jest to spowodowane otwarciem centrum przesiadkowego w Gliwicach. Choć jego oficjalne otwarcie zaplanowano na 10 grudnia, to już tydzień wcześniej w tym miejscu będą obsługiwane 32 przystanki. My do tego centrum przesiadkowego kierujemy około 50 linii autobusowych, co oznacza dla pasażerów możliwość dogodnych przesiadek pomiędzy tymi liniami i tym samym skierowanie się do różnych części miasta czy też nawet metropolii. W sumie tych stanowisk przystankowych w centrum przesiadkowym będzie ponad 30, przy czym 12 będzie obsługiwanych przez nasze autobusy. Zmiany te dotyczą linii, które kursują na obszarze 21 gmin, m.in. Zabrza, Knurowa czy Pyskowic. Warto jednak sprawdzić rozkłady jazdy, bo te zmienią się nie tylko dla linii, które obsługują centrum przesiadkowe. Szczegółowa lista zmian jest dostępna na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego. Wystarczyło 10 dni, by płuca w centrum Sosnowca przypominały te ze zdjęć na opakowaniach papierosów. Kolor narządu z białego zmienił się w grafitowy, co nasuwa oczywiste wnioski o jakości powietrza w mieście. Jest to bardzo przykry widok, bardzo niepokojący i pokazuje, że ciągle musimy działać w aspekcie poprawy jakości powietrza, wymieniać stare kopciuchy i generalnie postawić to jako działania takie priorytetowe dla naszego zdrowia i dla naszej przyszłości i środowiska. Miasto chce zapewnić pomoc dla mieszkańców, by poprawić jakość powietrza. Tu trzeba podjąć radykalne działania. Cały czas wymieniamy w naszych zasobach, mam tu na myśli przede wszystkim Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, nieekologiczne źródła ciepła, żeby pokazać naszym mieszkańcom, że nie tylko wymagamy od nich, nie tylko chcemy, żeby stosowali się do obecnie obowiązującej uchwały antysmogowej dla naszego województwa, ale też staramy się samemu wymieniać w naszych zasobach te piece. Cały czas staramy się udostępniać naszym mieszkańcom wszystkie możliwe programy dotacyjne. Ubiegły rok rekordowy, jeżeli chodzi o nasze miejskie dotacje, wymieniliśmy 711 piecy. One obejmują te nasze dotacje zarówno zabudowę jednorodzinną, jak i wielorodzinną. Innego zdania jest zagłębiowski alarm smogowy. Problem jest bagatelizowany nie tylko przez mieszkańców, jest on głównie bagatelizowany przez władze różnego szczebla i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, bo poprawa świadomości powoduje, że ten problem nie będzie bagatelizowany, ale wręcz przeciwnie, zacznie on docierać do naszych umysłów i przede wszystkim serc, co spowoduje, że te nasze płuca nie będą tak szare, jak tutaj widzimy na tej mobilnej instalacji, ale będziemy oddychali czystym powietrzem i cieszyli się dobrym zdrowiem z tego względu. Pytanie, jak długo w rzeczywistości przyjdzie poczekać na taki stan powietrza, aby płuca pozostały białe na dłużej niż 10 dni. Reprezentanci Polski w piłce ręcznej poprowadzili dziś trening dla uczniów szkoły podstawowej nr 35 w Tychach. Sławomir Szmal i Iwona Niedźwiedź zaprezentowali młodzieży podstawowe zasady gry, przy okazji zachęcając do uprawiania sportu w ogóle. Ambasadorzy przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się m.in. w Katowicach, wykorzystują spotkania z uczniami również do promocji samych mistrzostw. Piłka ręczna, patrząc globalnie na świat, jest bardziej rozpoznawalną dyscypliną sportu z racji tego, że dużo krajów tą dyscyplinę uprawia. Z racji tego jest zdecydowanie trudniej osiągnąć sukces.
I ja ciągle wierzę w to, że przy obecnej pracy, przy obecnym systemie, który sobie narzuciliśmy, za jakiś czas będziemy w stanie to wykonać. Nie obiecuję medali, bo to jest jakby kawałek czasu do tego, ale na pewno widzimy efekty, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą. Jak jednak mówią mistrzowie, prawdziwy boom na piłkę ręczną minął. Dlatego też zbliżające się Mistrzostwa Świata, w których reprezentacja Polski rozegra mecz otwarcia w katowickim spotku w styczniu, są doskonałą okazją, aby dyscyplinie przywrócić świetność sprzed lat. Treningi z uczniami w szkołach pozwalają obserwować predyspozycje i szanse na sportową karierę młodych ludzi, bo przecież wszyscy wielcy sportowcy zaczynali w szkolnych salach gimnastycznych. Śląsk kiedyś był w zasadzie zagłębiem szczypiorniaka. Ja jako młoda dziewczyna przyjeżdżałam tutaj notorycznie, czy do Gliwic, czy do Chorzowa, czy do Rudy Śląskiej, czy do Katowic. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, dlatego mamy świadomość ze Sławkiem, że ta nasza rola jest bardzo odpowiedzialna. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn są świetną okazją do tego, żeby na nowo zbudować modę na handball, bo ona kiedyś była. Potem pewne rzeczy się wydarzyły, które być może tę modę zahamowały, natomiast to jest tak ciekawa, tak dynamiczna dyscyplina sportu, że w zasadzie trzeba, mam wrażenie, tylko zasiać ziarenko, a to wszystko pięknie nam wyrośnie. Dużo też będzie zależało oczywiście od naszych reprezentantów. Poniedziałkowy trening w tyskiej szkole odbył się nieprzypadkowo, ponieważ to jedyna z placówek na terenie miasta, która prowadzi klasę o profilu piłki ręcznej, gdzie dziś na razie można obserwować młodych amatorów. Kibice spragnieni prawdziwie sportowych emocji muszą poczekać do stycznia, bo w Katowicach rozegra się aż 21 z ponad 60 zaplanowanych spotkań turnieju. Polska reprezentacja znalazła się w grupie z Francją, Arabią Saudyjską i Słowenią. Ja się bardzo cieszę, że Województwo Śląskie wspiera ten proces na poziomie międzynarodowym. Robiliśmy Mistrzostwa Świata w hokeju, teraz robimy Mistrzostwa Świata w ręcznej. To też pokazuje, że samorząd regionalny, lokalny świetnie ze sobą współpracuje i przyciąga świetne imprezy. I bardzo też dziękuję ambasadorom, że przyjechali do Tychów, że tutaj będą pokazywać właśnie to, co najlepsze, ale z drugiej strony obcowanie z mistrzami to jest niesamowita lekcja. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają przeciwko Francji 11 stycznia. Mistrzostwa Świata potrwają do 29 stycznia, a w Polsce poza Katowicami odbędą się w Krakowie, Płocku i w Gdańsku.